Cześć mordy, z tej strony Kaluch. Witam was w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Witam wszystkich nowych, przybyłych tutaj widzów, którzy będą razem ze mną śledzić serię z gry Red Dead Redemption 2. Pierwszy raz od dłuższego czasu stresuję się podczas rozpoczynania nagrywki. Rzadko mi się to zdarza, ale dzisiaj naprawdę czuję nie dość, że ekscytację, to naprawdę jeszcze stres. Moi drodzy, RDR2, bo tak będziemy skrótowo nazywać tę grę, to nowe GTA według mnie. Troszkę w innym stylu, bo na dzikim zachodzie, chociaż jak widzicie na ekranie jest jakaś zima przed nami, pewnie to jest prolog. Także już za moment zaczniemy. Jako fan Rockstara i osoba, która na YouTubie nagrywa mnóstwo filmów właśnie z gier Rockstar, jestem zobowiązany do tego, żeby przejść z wami fabułkę, całą fabułkę właśnie tej prześwietnej gry, którą mamy przed sobą. Oprócz tego chciałbym zrobić online, ale na online musimy trochę poczekać, no bo jeszcze tej wersji po prostu nie ma. Jeśli chcecie, by kolejny odcinek wleciał jutro, zróbcie hałas pod tym filmem i co? Zacznijmy, bo ja już się nie mogę doczekać, naprawdę. Ubieram słuchawy, moi drodzy. Tryb fabularny. Let's go. Dzień dobry. Rockstar Games przedstawia. Ajajaj. Czekałem na to naprawdę długo. Uprzedzam pytania. Będę robił mity i ciekawostki z Red Dead Redemption 2. Najpierw jednak skupmy się na fabule. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Oh. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Jest maj i taka śnieżyca, no nieźle. Ciekawe co to za tereny w ogóle, zresztą za moment pewnie się wszystkiego dowiemy. Arthur, to jest chyba główny bohater, którym to będziemy się poruszać po grze. Co ciekawe, w ogóle Red Dead Redemption... O, rozdział pierwszy, proszę bardzo. RDR 2 jest prequelem, czyli dzieje się wcześniej niż RDR 1, co jest bardzo ciekawe. Johna Marstona tutaj mamy poznać podobno, także ja czekam bardzo z niecierpliwieniem. Gang Dacha? Nie wiem. Na to wygląda, kurczę. Get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy. Jenny, Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here,
Well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this. Ostro poszukiwani chyba i ścigani przez kogoś. Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. Ci zmarli towarzysze naprawdę wiele znaczyli chyba dla tego gościa, który teraz przemawiał. So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Dobra, moi drodzy. Ja wyczuwam rozpoczęcie rozgrywki. O mój Boże. Patrzcie na ślady śniegu. Wybaczcie w ogóle moją podjarkę w tym odcinku, bo na pewno będzie gruba. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Nie mogę, naprawdę, jestem w totalnym szoku. Podobno na początku zresztą powiedziałem o tym, że to jest GTA. Jest to gra podobno kilka razy bardziej rozbudowana od piątki. Kilkanaście razy bardziej rozbudowana od piątki. Naciskaj, by jechać szybciej, czyli standardowy sprincik, tak jak i inny gra Rockstara na X-ie. Na razie mało co widać. R1 aby zwolnić, dobra. Okej, okay, tak zwalniamy. Dobrze, najpierw przejdziemy na początku jakiś samouczek, jakiś prolog. Później dopiero zacznie się ta właściwa rozgrywka. Na razie jest turbo zimno. Trzeba znaleźć coś do jedzenia właśnie, bo tutaj jest z tym lipa. Mam nadzieję, że wielkość napisów też wam odpowiada. Nie wiem, czy da się to jakoś edytować. Staram się też czytać, dlatego wybaczcie za przerwę w mówieniu, ale po prostu też chcę żyć tą grą razem z wami. Okej. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. Co, wjeżdżamy na imprezę w pierwszym odcinku. They didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Jak ja mam tak jechać szybko jak on? O. W ten sposób. Widzicie ten śnieg, nie? Te ślady na śniegu. Chore. To lecimy w takim razie do gospodarstwa. Johna Marstona? Ten gość teraz ma trochę głos jak Trevor. Tak mi się coś kojarzy, ale zawsze Rockstar miał też fajny dubbing, ten angielski. Szkoda, że nie ma polskiego, ale pewnie by to zepsuło trochę klimat. Co ja tu miałem zrobić? Nie wiem, muszę jechać za nim chyba, nie wiem, przegapiłem jakąś wskazówkę, która bardzo szybko zniknęła. O, widać coś, faktycznie. To co? Okej. To co? Pierwszy rabunek, moi drodzy, w pierwszym odcineczku. Musi być. Musi być, oczywiście, że tak. Dajcie znać w ogóle, czy odpowiada wam taki styl prowadzenia tego gameplaya przeze mnie, że na te cutscenki będę znikał po prostu, wy będziecie mogli się bardziej wczuć, ja sam będę mógł się wczuć. I po prostu jak będziemy grać, no to wtedy będziecie mnie widzieć. Okej, zbliż się do słupków. Jakich słupków? Tutaj są słupki, tak? Okej. Tak mogę przywiązać konia, bardzo dobrze. Faktycznie jakaś wiksa trwa.
We don't want to spook these fine people. Podążaj za Dutchem. No to lecisz, Dutch. To jest Dutch swoją drogą. Kurde, taki młodszy trochę, mi się wydaje. Bo to się dzieje wcześniej wszystko. Niezłe party będzie, no. Get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Widzicie ten śnieg? Wejdę sobie tutaj, zobaczcie. Yeah. Wejdź do obory i naciśnij R1, żeby się schować. Dobra, gdzie ta obora moja jest? Dobra, głupi jestem, tutaj jest obora. Troszkę pozwiedzałem terenu przy okazji. R1, żeby się schować, tak? No, R1, halo? Bang. Mamy to. What's now? Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well. Hello, friend. No, wyszedł what jakiś typoś. I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. Okej. Co się dzieje z tym ziomkiem z prawej? Mamy problem. O cholera. Okej. Trzeba jakby wycelować. Wow, dobra, zacząłem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Wow, ty, bo mnie strzelają. Jest ich tu więcej niż myślałem. Na razie na luziku. Pierwsza strzelanina, moi drodzy. Jeden ucieka? Gdzie? Tam jeden ucieka, faktycznie. Kurde, trzeba go dojechać. Dobra. No to żeśmy ładnie posprzątali. Czas przeszukać chatę. Będąc blisko, okej. Dobra, czyli możemy przeszukiwać, wow. Czegoś takiego wcześniej nie było. Zdecydowanie. Ani w GTA, ani w Red Deadzie jedynce. Warzywa w puszce, zobaczcie. Zbierz warzywa w puszce, okej. Gotowana fasola. Torba. Mogę otworzyć w ten sposób torbę i mogę to wszamać chyba. Bardzo dobrze. Jak to wygląda fajnie, okej. Ale przynajmniej zregenerowało nam się HP. Trzeba jeszcze popatrzeć, co my tutaj mamy. Jakieś owoce w puszce i tak dalej, wszystko dla tych naszych ludzi trzeba wziąć. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Normalnie, co ja mam w tej szafce jeszcze? Solona wołowina. Teraz zjemy jeszcze taką wołowinkę. Zbadaj, fotografia. Kurde, dużo ciekawych rzeczy możemy robić teraz. Wcześniej czegoś takiego nie było, mam wrażenie. Pierwszoosobowa. Tak, ja chcę to przetestować. O, żeż ty, jak to wygląda, kozak. Na pierwszoosobowie na pewno też pogramy. Wejść na górę, no dobra, w sumie u góry może jakieś fanty znajdziemy też. Ciastka owsiana. A, bo właśnie, ja się zastanawiam, co mam tak blisko postać. Po prostu nie przełączyłem sobie kamery. Bo jest kilka trybów, tak jak w GTA, więc pięknie. Dobra, nasz Dutch wychodzi. Jeszcze tutaj. Ciastka same wzięliśmy. No i co, chłopaki? Dalej zapasów. W sumie dobra, wejdziemy tutaj teraz. Teraz się tutaj da wejść, wcześniej nie dało się. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic. Stodoła. Co będzie w stodole? Jak się cieszę, że już mogę biegać. Jest naprawdę przydatna rzecz. Przyspieszamy wszystko. Ja ogólnie jestem typem gracza, który lubi speedrun. Ale z racji tego, że wątek fabularny będę nagrywał odcinkami, na odcinkach po prostu i na live'ie, to będę miał więcej czasu na misje poboczne. Tak na chillu. Wow! Możesz ty. To co, pierwsza? Pierwsza bitwa. No pięknie. Zobaczymy, jak wygląda system walki. Czy coś naprawili? Ożeś ty. O, kopnij go. No już nie mogę chyba. Tak się mogę skupić, chwycić. Wow.
Ale to jest dobre. Ale brutalne dosyć. Patrzcie, jak można fajnie bić ludzi. Dobra, i teraz go mogę zapytać, tak? At an old mining camp southwest of here, near the lake. Kogoś tam zdradził? Jeszcze możemy coś zapytać? Co wy tu wyprawiacie, drani? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Co, mogę go zleć jeszcze? A jak nie chcę go leć, to co? Nie, muszę chyba. Jezu, ile ma HP. Uduś. Dobra, wybaczcie. Tam była opcja, ale po prostu za bardzo zaklikałem. L1, podnieś broń. Podnieś swój kapelusz. Podnieś. No i pięknie. Jak to fajnie, nawet kapelusz nam spada, nie? Będziemy musieli pewnie o niego dbać. Skupić uwagę na koniu. Uspokoić konia, wow. Podejść do konia, patrzcie. Ale ciekawa akcja. Ja wiem, że z tymi koniami tutaj trzeba naprawdę się obchodzić ostrożnie. I koń może nam uciec, jak nie będziemy go klepać. Podprowadzić konia, okej. Mamy jednego konia więcej. Na pewno mając na uwadze nieciekawą sytuację, ten koń się przyda. Powinieneś go zatrzymać. Wow, no tu mamy konia swojego. Tutaj go możemy przywiązać. Muszę się też nauczyć tej mapy, bo ona zupełnie inaczej działa niż w pozostałych grach. Wydaje się na przykład wow, cel być bardzo daleko. Co tu się dzieje? Boże, ty! Miss, now it is going to be okay. We mean you no harm. Miss, miss, come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. Roztrzęsiona babka, się nie dziwię wcale. A, czyli ona nie była z tymi rabusiami. You are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. Come. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Roztrzęsiona. Ale coś czuję, że odegra sporą rolę w tej grze. Możesz coś z Arturem? Zobaczymy. Tak na razie spaliliśmy pierwszą chatę. Zabiliśmy kilku bandytów. Wracamy do obozu. Zaczyna się ciekawie. Myślę, że wam również się podoba. Hey! Somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about. Apparently, scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What?
Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Arthur, czas odpocząć. Dobrze to się zapowiada. Nawet nie wiecie, jak ja jestem po prostu roztrzęsiony cały czas. No po prostu jaram się, no czekałem bardzo długo. Nastał dzień. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean... Wiecie, kto to jest? He may be as dumb as rocks. To jest żona Johna Marstona. But that ain't changing. Abigail, przecież, halo. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? Szukamy Johna. You're the two best fit men we've got. Now? No to ładnie się zaczyna. We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Nie byłby to pierwszy raz, powiedział Arthur, więc coś musi być na rzeczy z tym Johnem. Sami wiecie, albo i nie wiecie, jak to się skończyło. Odpowiedź może otrzymamy tutaj. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And no, jeszcze się pali. That way. Sure, that well, way. On there. No to ciśniemy. Dobra, dajcie mi kurde jeździć na tym koniu. Na to czekam. No Javier, ale będzie szybciej coś jechał, czy tak powoli będziemy się tutaj toczyć, co? Przeprawiamy się. Ależ to wygląda. Na razie dzisiejszy odcinek będzie w śniegu, ale kolejne musicie czekać. Wskaźnik wytrzymałości konia, okej, bo to jest ważne też, żeby patrzeć na to. O jakim oni statku mówią? And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Strzelanina gruba była, prawda? Jezu, za tereny. Tutaj normalnie lodowce jakieś, cholera. Aby zmienić kamerę. O! Bad way. Shit. Nie no, grałem w kilka gier. To mi się teraz trochę z Kingdom Come'em kojarzy. Ale jakość jazdy na tym koniu to jest w ogóle... Jeszcze takiej nie widziałem nigdzie, no. Ale jaja. Dobra, ale... Może lepiej jak będę jechał tak? O, są ślady, ty. Ale faktycznie ta szczelina tutaj gruba. Przytrzymaj, by włączyć kamerę filmową. O, żeż ty. Teraz normalnie steruję, prawda? Tylko, że... Na kamerce filmowej. Ciekawe. Automatycznie podążać, dobra, X-em, super. Sprawdźmy to jeszcze raz. Przytrzymałem X i teraz Arthur jedzie sobie automatycznie przed siebie. Aby przełączyć się, naciśnij R3. A, ale teraz się zatrzymaliśmy chyba, dobra, koniec tego. Wolę to zrobić, wiecie, tak żeby już nie przedłużać. O, wyjeżdżamy z tej śnieżycy, dopiero teraz możemy zobaczyć kolory, grafikę i tak dalej, nie? Które naprawdę zapiera dech w piersiach. Dawaj konik, dawaj, kurde, wiem, że nie możesz, ale już niedaleko. Gdzie ten John zajechał? Co on zauważył?
Ja szczerze nic nie widzę. Wow, no faktycznie. John was riding that horse. Koń? Let's see if he can hear us. Ja patrzcie jak się nasz koń zestresował, że aż kawałek się przemieścił, jakieś wilki chyba. O, ktoś krzyczy. Podejdź do siodła na grzbiecie twojego konia. Kurde, nie wyciągnąłem. Nie wyciągnąłem broni chyba. Wow. Rewolwer, co? Tu są przedmioty, tu są bronie, dobra. Shotgun, tak? No to weźmy shotgun. Jak fajnie. Widzieliście, jak on przełożył to realistycznie? Kozaczek. Dawaj, dawaj, kurde. Jesteście tego pewni, że chcecie schodzić z takiego urwiska? Ktoś tu zaraz spadnie, coś czuję. Wow. Watch out, no kurde. Ja się normalnie ześlizguję. Teraz nie naciskam w ogóle, wiecie, żadnych przycisków, tylko zjeżdżam. Ej, czy to John? W takie tarapaty wpadł gdzieś na urwisku? Wytrzymałość jest wyświetlana, okej. Dobra. Dzięki Rockstar za wskazówki. Co do mojej wytrzymałości. Czekaj, czy będziemy mogli ulepszać jakoś naszą postać. Nie czytałem zbyt wiele o tej grze, żeby po prostu nie psuć sobie zabawy. L3 by kucnąć, no to jedziemy. To już łatwiej, oki. Wow. Wyczerpała mi się energia. Musimy na to patrzeć, to już nie GTA. Wspinaczka teraz. Możesz uzyskać dostęp do swojej torby. Aha, żeby coś wszamać pewnie. Ale jaja. To pewnie zaraz będziemy musieli tego użyć. Tych ciasteczek, które ukradliśmy tam na tej farmie. Żeby ta wytrzymałość troszkę poszła do góry. Wow. Ona schodzi, ewidentnie ona schodzi. Możecie się przyjrzeć, to widać. Kurde, jak mu zimno. Skąd oni wiedzą, gdzie słychać tego Johna, nie? To jest zawsze zastanawiające. Doskonale wiemy, gdzie idziemy. O, alkoholik. Na rozgrzewkę. Bourbon z Kentucky. Let's keep moving then. Come on. John, where are you? Zawołaj Johna. John! John, patrzcie, można wołać. Kozak. Zawołaj Johna. To jest dobre. O! No to się wpakował. Ciekawe, pewnie jakiś zwierzę go jeszcze atakuje tam, co? Oczywiście, mamy potwierdzenie, że to John Marston. Wow. Ale go porobiło. Pewnie stąd ma te blizny na twarzy. Wszystko się zazębia bardzo ładnie. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Czary, jak słyszę tę muzykę. Let's try this way. Możemy teraz grać normalnie. Ale kozak. Ja normalnie teraz steruję, mogę się zatrzymać, zobaczcie. Teraz cisnę. Tak coś czułem. Tak coś czułem. Podstrzelamy się. Keep John's friends off until you're clear.
Odciągnij wilki. No to mówicie i macie. Zatrzymaj się. O, by wycelować, by zwrócić na siebie uwagę. Zawołaj zwierzę. Wyceluj. Wow. Dobra. Wow. Wow. Dobra. Drugi. Ten jeden ucieka. Dobra. Już myślałem, że mnie zaatakują. Niewiele brakło, co? Któryś jeszcze przyjdzie, bo tutaj wiecie, on tak idzie powoli, jakby jeszcze jakiś zwierzak miał zaraz przyjść, ale chyba już posprzątaliśmy. Ten jeden się wystraszył. 50 gatunków zwierząt. Moi drodzy, w Red Deadzie będzie tego naprawdę mnóstwo. Że on miał szczęście. Not yet. Ciekawe. Jeszcze nie. Pytaliście, w ogóle pisaliście, czy będę szukał jakichś nawiązań. O! Czy będę szukał jakichś nawiązań do GTA! Tutaj w naszym Red Deadzie. Oczywiście, że będę. Będziemy szukać jakichś easter eggów, bo na pewno takie się pojawią. Z prawej, dużo tych wilków, cholera, nie mogę się skupić. Dobra. Przejadę go. Teraz zamiast samochodem możemy rozjeżdżać koniem. Pewnie ludzi i zwierzęta, także ciekawie. Nie, chyba cisza. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Aby odłożyć wyciągniętą broń. O, ciekawe, to na pewno się przyda. Wyciągamy i wyciągamy. Dobra, dojeżdżamy do obozu. Zakończy się to pewnie jakąś cutscenką słodką. I na tym ja zakończę odcinek, bo naprawdę on już chwilę trwa i takie odcinki będą. Mam taką długość. Mam nadzieję, że to wam się podoba. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie: John Marston żyje. Będę wiedział. O, żyje. No, nawet jego kobieta potwierdziła. Aj, careful, idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that... that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Chyba wykonaliśmy, moi drodzy, misję. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie mnóstwo łap w górę. I co? Mam nadzieję, że jesteście ze mną. A ten moment zobaczycie już w kolejnym odcinku. Także co? Buziaczki i jutro najprawdopodobniej będzie kolejny odcinek. Peace.